Mili Państwo, zagajam dzisiaj w arcyhumanitarnym dniu, ponieważ obchodzimy od rana Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, którego celem jest propagowanie jakże szczytnej idei poświęcania i zapisywania naszych, najczęściej nam już niepotrzebnych organów. Tym, którym mogą się one jeszcze przydać. Założenie jest proste, po co mamy zabierać ze sobą całą tę rupieciarnię naszego organizmu na drugą stronę, kiedy to czy tamto może się jeszcze z naszego cielesnego zestawu przydać innym. Tak więc najpierw rozmawiamy z rodziną i najbliższymi, że mianowicie prócz zasobów bankowych i nieruchomości jesteśmy skłonni im zostawić to, czy tamto z naszej powłoki, a potem podpisujemy oświadczenie woli a ona głosi że można od nas pobrać jeden czy drugi organ kiedy ten przestanie nam być potrzebny a bardzo przyda się innemu bliźniemu w ramach rodziny albo i poza nią i nie ma za co 26 października, jak podpowiada historia, bardzo wiele się działo, bo tego właśnie dnia w roku 1971 zakupiono licencję na produkcję Fiata 126 i to bohaterskie auto produkowaliśmy od roku 73 aż do roku 2000. No, Fiat się naturalnie rozwijał czasem do przesady. W latach 90. produkowaliśmy małego Fiata w wersji Cabrio. I do tej pory żałujemy, że z taśm produkcyjnych zeszło go tylko 500 egzemplarzy, choć w sumie z naszych taśm zeszło aż 4,5 miliona małych Fiatów. Z desek kreślarskich na taśmy produkcyjne nie zeszły jednak niestety takie wersje małego Fiata jak Bąbel cokolwiek to znaczy, Long. Kombi 126 w wersji wojskowej i mały Fiat typu Fszędołas. Przyjął się za to mały Fiat z pługiem śnieżnym zamontowanym na przednim zderzaku i, jak zachwalali producenci, w dobie intensywnych opadów śniegu tę samą powierzchnię zwykły dozorca przy pomocy łopaty odśnieżał w 5 godzin, a mały Fiat, proszę bardzo, uzbrojony w taki pług śnieżny, na to samo potrzebował zaledwie pół godziny. To był dopiero. Wyczynowiec. A 26 października roku 82 Sejm PRL-u przyjął ustawę o wychowaniu w trzeźwości, co oznaczało, że dopiero od godziny 13 będą sprzedawane zarówno desery lodowe w luksusowych lokalach, ponieważ zawierają kropelkę rumu, oraz dla równowagi inne płyny. A nie mam tu na myśli tylko alkoholu ze sklepów monopolowych, lecz także na przykład płyn do mycia szyb samochodowych, autowidol sprzedawany na ówczesnych stacjach benzynowych. No i ze skrajnej ostrożności, także od godziny 13 dopiero zezwalano na sprzedaż politury stolarskiej, która w naszym wyposzczonym kraju bywała substytutem napojów wyskokowych. Więc jeżeli PRL nie był ustrojem sprawiedliwym, opartym na prawie demokratycznym, to przynajmniej był ustrojem odjechanym i szalonym, co z własnego doświadczenia potwierdza Wiesław Kot.